Dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia. Dzisiaj o administracji elektronicznej, e-administracji czy administracji cyfrowej rozmawiać będę z sekretarzem powiatu polkowickiego, panem Grzegorzem Majewiczem. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. O administracji cyfrowej coraz częściej się mówi. Niektórzy nawet używają różnych narzędzi dostępnych w ramach tej administracji. Wydaje się jednak, że nie jest to grupa jeszcze tak liczna, jakbyście sobie życzyli. I właśnie mam takie pytanie, czy starostwo powiatowe dzięki tej administracji zmienia się i na czym polega ta zmiana? Zmienia się i zmienia się na lepsze. Jeśli chodzi o administrację elektroniczną, nie jest to problem tylko narzędziowy, problem sprzętowy, problem techniczny. To przede wszystkim problem społeczny, to problem przestawienia się ze świata papierowego, świata analogowego na świat cyfrowy. Dzisiaj korzystamy już z usług bankowości elektronicznej na co dzień. Niepostrzeżenie jest to dla nas tak oczywiste, to się stało niepostrzeżenie, jest to dla nas tak oczywiste, że dzisiaj nie zastanawiamy się, czy to jest, czy nie ma. Jest. Mam nadzieję, że tak będzie również z administracją elektroniczną. Mam nadzieję, że zechcą Państwo korzystać z tego modelu, nowego modelu świadczenia usług przez administrację. Nie załatwiania spraw, ale właśnie świadczenia dobrej na najwyższym poziomie usług przez administrację. To na czym polega ta zmiana jakościowa między urzędem, który znamy z własnego doświadczenia tego modelu takiego papierowego? Na czym polega zmiana jakościowa między tym światem papierowym a cyfrowym? To bardzo skomplikowany problem, to bardzo skomplikowany proces, którym zarządzamy. I powiat polkowicki, myślę, starostwo tutaj za sprawą również celów, jakie wyznaczył pan starosta, pan Marek Tramś, starosta polkowicki, staje się liderem tych zmian. Dzisiaj posługujemy się już w administracji między sobą, między urzędami, już tylko i wyłącznie cyfrowo. To powoduje, że oszczędzamy. Dzisiaj koszty poczty są bardzo wysokie. Korzystając z narzędzi elektronicznych, porozumiewając się z urzędami administracyjnymi, zwyczajnie oszczędzamy. I dzisiaj jest już to normą. Mogę powiedzieć, że te szlaki wyznaczyliśmy my, powiat polkowicki, starostwo powiatowe. Dzisiaj chcemy wymieniać te dokumenty elektroniczne. Niektóre urzędy wręcz zmuszamy do takiego działania. Natomiast jeśli chodzi o wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami publicznymi i interesantami, interesariuszami, to no jest to dość skomplikowany proces, a ta różnica, o którą pani pyta, polega na tym, że do tej pory przynosiliśmy podanie, coś tam się działo i na końcu był efekt tej pracy. Dzisiaj chcemy świadczyć te usługi na nieco wyższym poziomie. Dzisiaj, jeśli zechcą Państwo porozumiewać z nami się drogą elektroniczną, wnieść podanie, żądanie, właśnie przy pomocy drogi elektronicznej, przy pomocy internetu, to my chcemy uruchamiać wszystkie te procesy, które temu towarzyszą. I to, co się dzieje u nas, bo tak jak mówiłem, jesteśmy tutaj liderem i na przykład jeśli chodzi o wewnętrzny obieg dokumentów, już od dłuższego czasu odbywa się to tylko cyfrowo. Papier traci swój bieg w kancelarii. Trafia zwyczajnie do piwnicy. Później robimy to już tylko i wyłącznie cyfrowo. Ja jako interesant przychodząc do urzędu, często zdarza mi się, że nie jestem w stanie załatwić jednej sprawy w ramach jednego okienka. Jeden dokument, który wpłynie do Was drogą elektroniczną, zastąpi to chodzenie po różnych okienkach i różnych wydziałach? Nie mogę powiedzieć, że to stanie się od jutra. Z całą pewnością nie. Do tego zmierzamy, do tego celu zmierzamy. Bardzo pięknie powiedziane. Dziękuję za tak postawione pytanie. Administracja działa na podstawie prawa i dzisiaj niektóre przepisy niestety jeszcze nie nadążają za tymi zmianami, które się dokonują, za tymi zmianami, faktycznymi zmianami. To jest taki cel, taka jest droga, aby zainicjowanie jednym podaniem w jednym miejscu usługi powodowało, że wszystko już toczy się automatycznie, cyfrowo.
Takim przykładem dobrym jest, i mam nadzieję, że to kiedyś się stanie, wniosek o pozwolenie na budowę. Dzisiaj Państwo borykają się pewnie z tym, że wniosek osobno, konserwator zabytków osobno, jakieś tam uzgodnienia osobno. Docelowo ten proces wydawania pozwolenia na budowę, decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, mam nadzieję, będzie wyglądał w taki sposób, że Państwo inicjują tą usługę, a administracja wszystkie te czynności wykonuje w ramach systemu elektronicznego. Daleko jesteśmy od takiego finału szczęśliwego? W Pana odczuciu, bo trudno pewnie wyznaczyć. Wrócę do tych usług bankowości elektronicznej. Niepostrzeżenie, dzisiaj nie zastanawiamy się nad tym, kiedy to się stało i jak to się stało. Ja mam nadzieję, że to w bardzo niedługim czasie. Dzisiaj możliwości technologiczne są takie, że to tak naprawdę jest możliwe dzisiaj online. Na to trzeba nałożyć jeszcze przepisy prawne i chęci, bo tak jak rozmawialiśmy o tym, to jest problem społeczny. Musimy wszyscy się przestawić z tego świata papierowego na świat cyfrowy. Do tego namawiam. No to nie mówmy, czego jeszcze się nie da zrobić. Powiedzmy trochę o tym, co już można zrobić. No takich kilka przykładów, co można zrobić drogą elektroniczną, choćby w starostwie naszym polkowickim, chyba najbardziej obleganym wydziałem jest wydział obleganym. No w każdym razie często się do niego stosunkowo dużo interesantów tam chodzi, to jest wydział komunikacji. Co tam? Samochód zarejestrujemy drogą internetową? Tak. Samochód również zarejestrujemy drogą internetową. Oczywiście problemem są tablice rejestracyjne, które można przesłać pocztą, drogą pocztową. Jeśli ktoś nie musi zarejestrować samochodu dzisiaj, może to zrobić elektronicznie. Wysyła wniosek za pomocą ePUAP-u. Wysyła do nas tablice rejestracyjne i my odsyłamy i rejestrujemy pojazd. Można również dokonać płatności za pomocą elektronicznej platformy usług administracyjnych. To, co dotyczy również procedura wydawania praw jazdy. Już dzisiaj też oczywiście większość tych czynności wykonywanych jest elektronicznie. Tak zwany profil kierowcy uzgadniany jest tylko i wyłącznie elektronicznie. Można wnieść tak naprawdę dzisiaj do starostwa powiatowego wniosek w każdej sprawie. W każdej sprawie. Bądź to jest formularz, który już jest opublikowany na ePUAP-ie. Zachęcam do odwiedzenia naszego urzędu na ePUAP-ie, ale również za pomocą formularza ogólnego. Jeśli pytała Pani o najbardziej oblegany wydział, czyli Wydział Komunikacji, nawet miejsce w kolejce można ustalić za pomocą, czyli wizytę Państwa w urzędzie można umówić za pomocą elektronicznej platformy usług administracyjnych. No właśnie, mówimy, użył Pan już kilkakrotnie sformułowania ePUAP, elektroniczna platforma usług administracji publicznej. To jest takie narzędzie ogólnopolskie dla administracji po prostu, tak? Administracji rządowej i samorządowej. Dla administracji rządowej, dla administracji samorządowej. To jest platforma porozumiewania się pomiędzy urzędami i pomiędzy interesantami i urzędami. To jest taka platforma, gdzie wystawiamy nasze usługi, a Państwo, mam nadzieję, będą z nich korzystać. Po to jest również ten profil zaufany, który powoduje, że uwierzytelniają Państwo. No właśnie, chciałam zapytać, bo to, co w urzędzie zawsze było istotne, to ten osobisty podpis. W formie elektronicznej ten podpis, najkrócej mówiąc, zastępuje profil zaufany, tak? Tak. No, to jest chyba podstawowy problem tego porozumiewania się pomiędzy administracją publiczną a interesantami. To jest ten podpis, to jest to, gdzie musimy Państwa zidentyfikować. Nie jest to możliwe dzisiaj, nie jest możliwe przesłanie na zwykły adres mailowy. Muszą Państwo przesłać ten wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą tylko i wyłącznie. Nie odpowiemy na takiego zwykłego maila do nas przesłanego. Właśnie ze względu na tą potrzebę identyfikacji, uwierzytelnienia. I tak jak Pani powiedziała, można to zrobić w sposób dwojako. Ci z Państwa, którzy posiadają profil zaufany, oczywiście są
te usługi nasze są dla Państwa dostępne, ale aby nie korzystać z tego drogiego narzędzia, bo mimo wszystko 200 czy 300 zł to jest to drogie. Jeśli ktoś załatwia jedną czy dwie sprawy w ciągu roku, to zresztą po prostu jest bezsensowne. Dlatego też powstał profil zaufany elektronicznej platformy usług administracyjnych, ponieważ jeśli ktoś zechce tylko raz skorzystać, czy dwa razy skorzystać z naszych usług, jest to doskonałe narzędzie, całkowicie nie darmowe. Gdy mówimy o administracji elektronicznej, to warto wspomnieć o zaletach załatwiania spraw tą drogą, bo zalet jest sporo tych zalet, prawda? Choćby fakt, że nie obowiązują nas godziny pracy urzędu, jak załatwiamy sprawy tą drogą. Tych zalet jest pewnie więcej. Jakie jeszcze? Tak, oczywiście do urzędu elektronicznego zapraszamy 24 godziny na dobę, o każdej porze dnia i nocy. Oczywiście nie jest to tak, że system będzie załatwiał te sprawy. Zawsze potrzebni będą ludzie. Zawsze będą potrzebni ludzie i zapewniam Państwa, że ta administracja polkowicka, i to zarówno jeśli chodzi o gminę Polkowice, jak i starostwo powiatowe, to nie jest tak, że wprowadzając nowe narzędzia, nie cieszymy się z Państwa obecności. Chcemy, żeby Państwo do nas przychodzili jak najbardziej, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby te usługi były jak na najwyższym poziomie. Ale widzę, że ma Pani problem z używaniem pojęcia załatwić sprawę. No tak, zwyczajowo do urzędu chodzę załatwić sprawę i tak jest już od... To jest pojęcie kodeksowe. Załatwiamy sprawę, ale... Ja chętniej posługuję się usługami publicznymi, takimi pojęciami. Świadczycie Państwo usługi. Chcemy świadczyć usługi. Jedynym uzasadnieniem naszego istnienia administracji jest to, że Państwo, interesanci, mają sprawę do załatwienia w urzędzie. Kiedy mówiłam o zaletach, to te 24 godziny na dobę, no i nie ogranicza nas także miejsce, prawda? Bo skoro nie musimy być tam osobiście, to możemy skorzystać z Waszych usług także, no nie wiem, choćby będąc na wakacjach, jesteśmy w sezonie urlopowym. Czas i miejsce to odmiejscowienie zupełnie administracji. Dzisiaj często mamy potrzebę taką, aby uzyskać jakieś zaświadczenia z miejsca, gdzie kiedyś pracowaliśmy, wykonywaliśmy, mieszkaliśmy. I często jest to kłopot. Kiedyś wiązało się to z koniecznością złożenia wizyty w tym urzędzie 200-500 kilometrów. Dzisiaj możemy zrobić to elektronicznie. Dzisiaj możemy wysłać zapytanie, wniosek, prośbę o to, żeby przesłano nam zaświadczenie, potwierdzono jakieś fakty, zupełnie bez potrzeby przemieszczania się, no 100-200, tak jak mówiłem, czy ileś kilometrów. Gdybyśmy mieli rejestrować się na platformie PUAP i potwierdzać profil zaufany tylko do tego, żeby korzystać z usług starostwa powiatowego w Polkowicach, pewnie byłoby to bezsensowne, bo jednostkowo tych spraw nie jest wiele, ale przecież to dotyczy nie tylko starostwa, to dotyczy... Ale właśnie, wszystkich urzędów administracji rządowej i samorządowej? Wszystkich urzędów administracji rządowej, samorządowej w całej Polsce. Mogą Państwo korzystać z usług, to jest podstawowa zaleta administracji elektronicznej, mogą Państwo o każdej porze dnia i nocy korzystać z tych usług, ale przede wszystkim administracja elektroniczna jest administracją odmiejscowioną. Mogą Państwo składać wniosek w urzędzie, w którym właściwym dla spraw zamieszkania, w miejscu, gdzie kiedyś Państwo mieszkali. Są takie często potrzeby, że potrzebujemy jakiegoś zaświadczenia, potwierdzenia jakiegoś faktu. Kiedyś wiązało się to z koniecznością odbycia wizyty, tak, podróży 100, 200, 300 kilometrów. Dzisiaj można to zrobić elektronicznie, można przesłać wniosek i ta usługa zostanie, sprawa zostanie załatwiona. Dobrym przykładem jest tutaj Centralny Rejestr Ewidencja Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność gospodarczą, zawiesić działalność gospodarczą, a my wszyscy, interesanci, klienci, możemy sprawdzić, czy taka firma rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą, możemy wejść do systemu i sprawdzić, czy firma prowadzi działalność gospodarczą, czy nie, ale przede wszystkim, jak długo już prowadzi taką działalność gospodarczą. To wszystko jest dostępne. To jest ta kolejna zaleta administracji. My chcemy wszystkie nasze informacje, wszelkie nasze dane umieszczać. Chcemy, żeby Państwo korzystali z tych danych.
O tym, że popularność administracji elektronicznej rośnie, świadczy choćby liczba, z każdym rokiem rosnąca liczba PIT-ów składanych właśnie drogą elektroniczną i widać, że jest to absolutnie przyszłość, ale są takie osoby, które nie chcą korzystać, dlatego właśnie, że się boją o swoje dane osobowe, boją się o to, że ten internet, że w tym internecie, w tym komputerze, w chmurze, że one mogą zginąć, że mogą być niewłaściwie wykorzystane, że czują się zagrożone. Czy te dane nasze rzeczywiście są bezpieczne? Tak, bezpieczeństwo danych osobowych to podstawowy problem. To podstawowy problem i podstawowa chyba bariera też. Rzeczywiście obawiamy się, słyszymy jakieś takie informacje, do nas docierają, że tam wyciekają dane, tam gdzieś korzysta, tam gdzieś ktoś sprzedaje te dane osobowe. Ale szanowni państwo, równie dobrze można skraść dokument papierowy. Takie rzeczy się zdarzają i pewnie będą się zdarzały. Ja dzisiaj mogę zapewnić, że my dokładamy wszelkich starań, aby te dane były bezpieczne. Te dane są rozproszone. To nie jest tak, że wszystkie dane są w jednym miejscu. Skorzystanie często, czy brutalnie powiem, włamanie się do jednego serwera wcale nie powoduje możliwości skonstruowania tutaj jakiejś informacji czy pozyskania danych. Te dane są na różnych serwerach. To bezpieczeństwo informacji dzisiaj jest podstawowym problemem i trwają bardzo zaawansowane już w tej chwili prace nad zabezpieczeniem tych danych. To jest odpowiedź na to wszystko, co się dzieje na zewnątrz, na te hakerskie działania, na te złe rzeczy, które się dzieją. Ale administracja dokłada w tej chwili bardzo wiele starań, aby te dane były bezpieczne. Mogę powiedzieć, że te dane są bezpieczne, są tak samo bezpieczne jak dane papierowe, jak dane z dokumentów papierowych. Mówił Pan o tym, że Starostwo Powiatowe w Polkowicach jest liderem tych zmian, przemian cyfrowych tutaj na naszym terenie. Jest choćby za sprawą projektu unijnego, który obecnie realizujecie, tak? Tak, wyznaczyliśmy sobie takie cele. Pan starosta Marek Traim, starosta polkowicki, bardzo mocno wskazuje na potrzebę dostosowania tych usług do potrzeb naszych interesantów. Chcemy te usługi robić, świadczyć na najwyższym poziomie. I to jest podstawowy cel. Rzeczywiście to jest proces, który u nas trwa już bardzo długo. To już 5 lat. To już 5 lat. Pierwsze dokumenty digitalizowane. Digitalizowaliśmy już 5 lat temu. Dzisiaj większość z naszych zasobów jest zdigitalizowana. Myślę tutaj o mapach cyfrowych. Dzisiaj Państwo mają dostęp do map cyfrowych i mogą Państwo korzystać z tego przy pomocy internetu. Także tutaj myślę, że jesteśmy już bardzo, bardzo, bardzo daleko. Najbliższy cel, jaki sobie wyznaczyliście? Najbliższy cel to taki, gdzie spora część mieszkańców powiatu polkowickiego będzie korzystała z usług elektronicznych. Taki cel, który przyświeca nam, to, żeby ludzie przekonali się do tego, że można, że jest to bezpieczne, że jest to oszczędność czasu, że jest to oszczędność pieniędzy, ale jest to jakość nie mniejsza niż ta dotychczasowa, do której przyzwyczailiśmy się, ta taka papierowa. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.